szanuję. Trzeci czerwca i ruszamy w pierwszy zagraniczny, typowo zagraniczny event Tasty Ride w tym roku. Wszystkie samochody już gotowe, wszystkie już oklejone. Zmieniliśmy trochę sposób oklejenia na ten event. Ekipa już czeka, więc zaraz będziemy tłumaczyć im na bazie naszej klasycznej instrukcji, co będziemy dzisiaj robić. Dziś jedziemy do Zelamzi, więc raczej taka szybka przelotówka, a jutro ruszamy przez Grossglockner Hochalpenstrasse w kierunku Włoch. No a dalej czeka nas już typowa włoska przygoda. W końcu to awantura Italia, więc zapraszam Was na te piękne alpejskie ujęcia. Just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with the net. No i pora na mały postój, mniej więcej w środku Grossa jesteśmy przy Fat Mankai, to co widzicie za mną z tyłu. To jest taka nowa kawiarnia otworzona przez tą samą ekipę, która robi GP Ice Race event w Zelamzi, który niestety w tym roku się nie odbył, ale w kolejnym roku ma już wrócić do kalendarza. Tutaj widzicie nasze furki, które sobie stoją, chłodzą się w tym momencie. Tutaj proszę bardzo fotoradar. No, a widoczek powoli się to rozpogadza, jak wjeżdżaliśmy, było fajnie, potem naszło troszkę chmur. Jest delikatna mrzawka, ale jak na Grossa, jak na to, że jest że naprawdę całkiem sporo śniegu miejscami, to uważam, że jest bardzo, bardzo okej. Teraz się wypogodziło, więc mogę Wam pokazać, jak to wygląda, bo jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Zaraz zjeżdżamy dalej, jedziemy na kolejne odcinki tej trasy. No i myślę, że później we Włoszech też czeka nas sporo ładnych dróg. Lecimy sobie przez Passo Giau, w sumie nie wiem jak się to czyta, nie sprawdziłem tego. W każdym razie minęliśmy miejscowość Cortina di Ampezzo, która jest znana z różnych narciarskich eventów. Wcześniej minęliśmy Dobbiacco, czy też Tobiak, jak to jest po niemiecku. No i jedziemy, pniemy się w górę, pniemy się w stronę tej bardzo ładnych górek. Za nami dzisiaj już Grossglockner, a przed nami jeszcze wiele różnych atrakcji. Zakręty są naprawdę potężne, są widać to na mapie, jak one wyglądają. Jest jeden łuk za drugim, w zasadzie 180 za 180. M8 może nie jest idealna na tak ciasne zakręty, bo niektóre są naprawdę bardzo ciasne, ale jakoś się powoli tego samochodu przyzwyczają. W R8 czułbym się pewniej, natomiast tutaj też nie ma na co narzekać. Mocy jeszcze więcej. Minusem jest na pewno większa waga, no i długość samochodu, ale napęd na 4 robi to i swoje. Ten samochód trzyma się naprawdę fantastycznie. We'll be right back.
No i rozpoczęliśmy trzeci dzień naszej podróży. Niestety po raz kolejny przywitał nas deszcz. Jest taka mżawka, nie pada jakoś mocno, no ale nie są to warunki idealne. Droga jest śliska, ale jakoś sobie z tym radzimy. Przede wszystkim to, co ładne, no to widoczki. Właśnie jesteśmy w niemalże w samym centrum Sella Rondy. Tam przede mną widać szczyt, który tym razem zasłaniają chmury. No ale byliśmy tam przed chwilą i było naprawdę bardzo, bardzo ładnie, bo w zasadzie wjechaliśmy ponad te chmury. Teraz jedziemy dalej, jedziemy w kierunku Trydentu, następnie zahaczymy o nasze ulubione Monte Bondone, a później czeka nas przepiękna Garda. Jutro ma być 25 stopni, słoneczko, więc powinno być dobrze. Bo Paweł jest zazdrosny, że ja zrobiłem, a on nie zrobi. I to się szanuje, kurwa, się skręciło. No i w końcu dotarliśmy nad Gardę, gdzie jak widzicie przywitała nas naprawdę znacznie lepsza pogoda. Około 19 stopni, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, a widok, no co mogę powiedzieć więcej, jest naprawdę wspaniale. Jutro ruszamy do Modeny, do Maranello i okolic, a to oznacza nie mniej, nie więcej zwiedzanie kolebki włoskiej motoryzacji. Także to zobaczycie już za kilka chwil. Czwarty dzień naszej podróży rozpoczęty, no a my zaczynamy na grubo, zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, bo na ten moment jesteśmy w Muzeo Lamborghini, jak widzicie. No tutaj czeka nas wiele klasyków, koncepty, naprawdę mnóstwo technologii, którą Lamborghini przez lata raczyło kierowców i świat. Także ja, nie przedłużając, idę pooglądać, co się tutaj dzieje, a może przy jakichś ciekawszych modelach powiem kilka słów od siebie.
Jeśli chodzi o Lambo, no to byłoby na tyle. Jak widzieliście, były to wszystkie one-offy koncepty. Wszystkie te najpopularniejsze, najbardziej znane z ostatnich lat. Teraz wracam jeszcze na strefę klasyków, żeby pokazać Wam to, co dla wielu może najbardziej wyjątkowe. Kilka osób, które jest z nami, właśnie zdziwiło się, że takie Lambo w ogóle powstało. Czyli to, co widzicie za mną, LM002. Można powiedzieć, że taki protoprasta Urusa, ale zdecydowanie jest mu bliżej do Defendera niż do tego, czym jest obecnie Urus. Więc nie przedłużając, lecimy dalej i zbieram się do kolejnych muzeów. Tym razem kierunek Pagani, Ferrari, więc będzie się działo. Lamborghini już za nami, więc teraz pora na Ferrari, Muzeum Enzo Ferrariego w Modenie. Tutaj będzie zdecydowanie więcej eksponatów, tutaj już byłem, więc atakujemy. No i myślę, że coś ciekawego będę miał Wam do pokazania. Don't try your disappearing act. No, I won't stand for that. One chance is all you get before you get the axe. Try your disappearing trick. I won't put up with it. I know you think you're quick, but I'm quicker. Bo Majka nie włączył. Jeśli chodzi o Muzeum Enzo Ferrariego, to byłoby już na tyle. Zanowicie Rafała, teraz biegnie Gracjan, a tam macie pieski, które prawdopodobnie, to jest nasza teoria, są potomkami psów należących kiedyś do Enzo Ferrariego, więc nie psujmy sobie tej teorii, niech będzie, że oficjalnie tak było. My lecimy do samochodu, kadru też nie psujemy, no i zobaczymy, być może odwiedzimy jeszcze Pagani, być może wybierzemy się już do hotelu, bo pogoda jest naprawdę ładna, więc można skoczyć na basenik. Także zobaczymy, co się będzie działo dalej, a ja widzę się z Wami w kolejnych ujęciach z tego naszego wyjazdu alpejsko-włoskiego. Po tych kilku ładnych zakrętach, które przed chwilą widzieliście, witam Was czwartego dnia naszej szwajcarsko-włosko-austriackiej przygody, choć nazywa się Aventura Italia. Jestem właśnie w Aprizii, czyli mieście, które słynne jest z tego, że ma bardzo fajne zakręty dojazdowe, wyjazdowe, które też zobaczycie za chwilę, no i tego, że jeździ tymi drogami również Giro d'Italia. My idziemy na kawkę, mała przerwa, a za chwilę właśnie przez Aprizję przejeżdżamy prosto na Bernina Pass, czyli do Szwajcarii, także szykujcie się na kilka innych ciekawych zakrętów.
dotarliśmy już do Szwajcarii. Jak widzicie na nawigacji, niebawem czeka nas Bernina Pass, czyli jedna ze szwajcarskich przełęczy, które mamy zaplanowane na dzisiejszej trasie. Jutro też jeszcze będziemy przez chwilę w Szwajcarii, ponieważ w Szwajcarii nocujemy, ale nocujemy przy samej granicy szwajcarsko-austriackiej. Potem jeszcze jutro machniemy sobie fajne miejsce w Austrii, no ale o tym za chwilę. W każdym razie dzisiaj pogoda jest naprawdę fenomenalna, świeci słoneczko, temperatura jest niemalże idealna, około 19-22 stopni, zależnie od tego, gdzie jesteśmy, ale przede wszystkim nie ma chmur, nie ma deszczu, jest słonecznie, jest pięknie. Przed nami już widzimy naszą przełęcz, już widzimy zaśnieżone szczyty gór, więc za moment zobaczymy, jak to wygląda z góry. Po dzisiejszej podróży dotarliśmy w końcu do naszego miejsca docelowego. Teraz idziemy na kolacyjkę, na basen, na spa, a za mną widzicie i wokół mnie w zasadzie też Alpy. Tam Austrię, tam Szwajcarię, tam również Szwajcarię, także widoki są naprawdę przepiękne same. Powyżej 2000, nawet powyżej 2500 niektóre góry tutaj mają. A my jesteśmy w dolince, w strefie bezcłowej w Szwajcarii, więc bardzo polecam, jeśli ktoś chciałby kupić jakieś fajne rzeczy, przyjechać tutaj, to jest taka opcja. Wokół nas są perfumerie, sklepy z zegarkami, wszystko, z czego Szwajcaria słynie. No a my zbieramy się na basenik, jutro atakujemy jeszcze tunel lodowy na Kaunertal, a następnie wracamy do Polski. Wyjeżdżamy właśnie ze Szwajcarii, a to oznacza, że rozpoczęliśmy właśnie ostatni etap naszej awantury Italii, choć tak jak właśnie powiedziałem, byliśmy również w Szwajcarii. Teraz kierujemy się do Austrii na lodowiec, żeby zobaczyć tunel lodowy, a później prosto na Innsbruck, Monachium i do Polski. Natomiast myślę, że kilka ciekawych widoczków po drodze jeszcze uda mi się Wam pokazać. Wjeżdżamy już ze szczytu Kaunertal. Przed nami kilka naprawdę pięknych zakrętów. Według mnie najfajniejszy chyba fragment tej drogi. Drogi, która naprawdę sprawiła na mnie jeszcze lepsze wrażenie niż się spodziewałem, ponieważ to była droga, o której wiele słyszałem. Niestety nie miałem wcześniej okazji jej sprawdzić. No ale okazało się, że nie było takiej potrzeby, bo poza miejscami, gdzie było kilka pęknięć na asfalcie, ale naprawdę niezbyt dużych, droga okazała się fenomenalna. Ma mnóstwo zakrętów, ma zarówno szybkie szykany, jak i 180, po których jedziemy teraz. Jeśli chodzi o tą drogę, to wspinamy się z wysokości około 1080 metrów, jeśli dobrze pamiętam, na mniej więcej 2800 metrów, więc różnica poziomów jest naprawdę ogromna. Uszy się zatykają, no właśnie musiałem sobie odetkać. No i zjeżdżamy teraz w dół, a na dole widoczki są naprawdę piękne. Tam już widzę właśnie miejsce, gdzie spływa woda, taki zbiornik retencyjny, żeby pewnie nie zalewał wiosek na dole. Tutaj jeden wodospadzik, tam kolejny. Jest tego tutaj naprawdę mnóstwo.
Dodatkowo też hodowlę krów, byków, tych takich krów długowłosych. Wszystko tutaj wygląda pięknie. Natura pełną gębą. Są świstaki, jest wszystko inne, więc jeśli chcecie się wybrać w Alpy, to to jest na pewno punkt, na który warto sobie zaznaczyć na mapie. No, my zjeżdżamy, no i powoli kierujemy się już w kierunku autostrady na Innsbruck, na Monachium, a następnie na Wrocław. Minęliśmy już Monachium, a to oznacza, że nasza podróż dobiega już końca. Za chwilę kierujemy się do Polski, na Zgorzelec, na Wrocław, więc w tym miejscu postanowiłem, że Was pożegnam. Deszczyk zaczyna kropić, czyli żegna nas to, co nas powitało, ale myślę, że wyjazd udał się naprawdę dobrze. Było mnóstwo widoczków, trochę słońca, trochę deszczu. Było tak naprawdę wszystko, co mogliśmy sobie wymyślić. No i myślę, że do Włoch jeszcze w kolejnym roku wrócimy, choć pewnie również pomieszamy je z innymi krajami, czy to Francją, czy to Szwajcarią, czy to Austrią. Tutaj jeszcze zobaczymy. No a póki co zapraszam Was na event Aventura Vampirior, który odbędzie się, jak sama nazwa wskazuje, w Rumunii, no bo jedziemy do krainy Drakuli, do krainy wampirów. Szczegóły znajdziecie w opisie, a ja widzę się z Wami w kolejnych materiałach, także do zobaczenia. Don't try your disappearing.